Dzień dobry Państwu. W telewizji Sądeczanin gościmy dzisiaj pana Łukasza Warzechę. Dzień dobry. Publicystę, też multiinstrumentalistę. Tak, to jest chyba najlepsze określenie. Różne formy i różne miejsca, ale przede wszystkim tygodnik w sieci, portal w polityce. Tak. Przede wszystkim myślę, że jest pan kojarzony właśnie z tygodnikiem w sieci, wcześniej także z Faktem. Przez 10 lat. I generalnie specjalizuje się pan w publicystyce związanej z polityką. Ale dziś będziemy rozmawiać o pana książce. Ostatni wywiad z Lechem Kaczyńskim, dodajmy wywiad niedokończony. Ale dodajmy, że napisał pan w przedmowie do swojej książki, że ten wywiad jest bardzo ważny, jeśli chce się sprawiedliwie ocenić prezydenturę Lecha Kaczyńskiego, zrozumieć jego poczynania, koncepcję. Ale pytanie, czy jest możliwe, żeby po tę lekturę sięgnęli ci, którzy bezrefleksyjnie przez całe lata konsumowali wykreowany przez największe polskie media fałszywy obraz nieporadnego, niesamodzielnego polityka, który w istocie przecież był prawdziwym mężem stanu, w pełni tego słowa znaczeniu, człowiekiem wielkiej kultury, erudytą z profesorskim tytułem. Czy jest możliwe? Oczywiście, że jest. Wystarczy parę kliknięć i w księgarni internetowej można tę książkę kupić. Pytanie, czy będą chcieli, bo otóż bardzo łatwo jest rzucać frazesami czy kliszami, które nie mają żadnego uzasadnienia. To jest po prostu wygodne. Znacznie trudniej jest się zetrzeć i dyskutować z w pełni sformułowanymi poglądami, kompleksowym projektem na Polskę, który miał Lech Kaczyński. Ja nie mówię, że wszyscy się muszą z tym zgadzać. Ja w wielu sprawach też się z panem prezydentem nie zgadzałem, ale myślę, że podstawowa uczciwość dyskusji wymaga, żeby rozmawiać, dyskutować rzeczywiście z poglądami tymi, które oponent wyraża, a nie z własnym wyobrażeniem o tych poglądach. I żeby to własne wyobrażenie odrzucić, trzeba tę książkę po prostu przeczytać. Ja się nie spodziewam, że każdy przeciwnik polityki Lecha Kaczyńskiego przekona się do jego racji. Kiedy rozmawiałem z panem prezydentem, to też była w niektórych sprawach rozmowa osób o dwóch odmiennych poglądach. I muszę powiedzieć, że na przykład do swojej wizji gospodarczej czy socjalnej pan prezydent mnie nie przekonał, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby podjąć rozmowę z rzeczywistym programem, z rzeczywistą osobą, z tym, jaki naprawdę był Lech Kaczyński, co naprawdę proponował, a nie z wyobrażeniami o nim. Ale pana książka ukazała się, dodajmy, w kilka miesięcy po katastrofie smoleńskiej, bo to jest drugie wydanie tej książki, uzupełnione o przedmowę Jarosława Kaczyńskiego i także o aneks, który stanowi przemówienia wygłoszone podczas zorganizowanej pod koniec ubiegłego roku konferencji Suwerenność, Solidarność, Bezpieczeństwo, Lech Kaczyński, a Europa Środkowo-Wschodnia. Czy ten wywiad czytany po 6 latach zyskuje zupełnie nowy wymiar w kontekście polityki międzynarodowej i krajowej? Czy myśli sformułowane przez Lecha Kaczyńskiego w 2010 roku dowodzą umiejętności przewidywania przez niego pewnych zdarzeń, umiejętności strategicznego myślenia? Myśli pan, że jednak ta książka nabiera zupełnie innej perspektywy po tych 6 latach? Jest w drugim wydaniu również moje posłowie, w którym piszę, że właśnie teraz można najlepiej zweryfikować koncepcję Lecha Kaczyńskiego, bo teraz one mają szansę być zrealizowane przez prezydenta Andrzeja Dudę, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Lech Kaczyński miał bardzo strategiczne spojrzenie, strategiczne, czyli po pierwsze sięgające daleko, po drugie obejmujące bardzo szeroki obraz na sytuację Polski w Europie i myślę, że w świecie w ogóle, a w każdym razie na pewno w bardzo szeroko pojmowanym regionie. I te propozycje, jak ustawiać Polskę w gronie państw Europy Środkowej, one aktualne będą zawsze, tylko nie zawsze są warunki, żeby to robić. Czyli powiedziałbym tak, potencjał dla realizacji programu pana prezydenta Kaczyńskiego jest, ale ten potencjał w niektórych okolicznościach ma większe szanse, w innych ma mniejsze. I widzę to tak, że kiedy Lech Kaczyński próbował ten program
forsować. Było pewne okno możliwości, ale ono zostało zamknięte w momencie, kiedy do władzy doszła Platforma Obywatelska. Ponieważ Platforma Obywatelska całkowicie odwróciła Polskę od wschodu i od Europy Środkowej i skierowała ją na zachód. Prezydent Kaczyński nie miał sam jako prezydent, nie miał środków w sensie możliwości nawet prawnych czy organizacyjnych, żeby samemu politykę zagraniczną realizować. Zresztą nie mógłby tego robić wprost wbrew rządowi, bo według konstytucji prezydent musi tutaj współdziałać z rządem. Potem po śmierci Lecha Kaczyńskiego był okres, kiedy w ogóle to nie był temat, a nie był temat również ze względu na to, że nie było w Europie Środkowej żadnego impulsu spajającego nasze kraje, takiego mocnego impulsu, który by pokazał, że warto działać razem. Oczywiście Grupa Wyszehradzka nadal istniała, ale zajmowała się takimi dosyć przyziemnymi kwestiami, typu nie wiem, infrastruktura na przykład, chociaż to oczywiście też jest bardzo ważne. I dopiero teraz się pojawiła możliwość. Pojawiła się przede wszystkim, kiedy zaczął się kryzys imigracyjny, bo kryzys imigracyjny pokazał, że jest jakiś wspólny mianownik, który bardzo mocno łączy kraje Grupy Wyszehradzkiej, a nawet jeszcze dalej. Myślę, że z takich sytuacji politycznych, okazji trzeba korzystać. No i zobaczymy, co teraz z tego będzie w stanie zrobić i pan prezydent Duda, i rząd Prawa i Sprawiedliwości. Szansa na pewno jest. Pana wywiad to zapis rozmów z prezydentem Kaczyńskim w marcu i kwietniu 2010 roku i to było apogeum pogardy wobec prezydenta. Zjawisko w polskiej polityce wcześniej niespotykane, bo zamiast merytorycznej krytyki odnoszącej się czy to do wizji prezydentury, czy to określonych jego poczynań politycznych, mieliśmy do czynienia ze zwyczajnym kłamstwem, odzieraniem człowieka z jego godności, z szyderstwami, z ośmieszaniem, przed czym pan przyzna najtrudniej jest się bronić. Czy pisząc tę książkę chciał pan, czy miał pan, po prostu pisał ją z zamiarem przełamania tego fałszywego obrazu, uświadomienie części opinii publicznej, że w istocie mamy do czynienia ze zjawiskiem inwersji prawdy? Nie, to nie był mój główny zamiar, natomiast no, jako dziennikarz ja jestem zainteresowany poszukiwaniem prawdy. Uważam, że danie możliwości Lechowi Kaczyńskiemu, żeby wreszcie różne sprawy powyjaśniał i to nie w jakiejś propagandowej broszurze, tylko w rozmowie z dziennikarzem, który ma własne zdanie, bo ja miałem własne zdanie na wiele spraw i jak powiedziałem już wcześniej, to zdanie nie zawsze było zgodne ze zdaniem Lecha Kaczyńskiego, że to będzie właśnie zachowanie fair. Żeby Lech Kaczyński dostał tę możliwość. Natomiast no, jak teraz patrzymy z dzisiejszej perspektywy, to wydaje się, że to, co dotykało wtedy Lecha Kaczyńskiego, chyba nie było jeszcze takie najgorsze, bo dziś oskarżenia najcięższego kalibru lecą i to z obu stron, moim zdaniem bardzo niszcząc polskie życie publiczne. Lech Kaczyński też miał sporo dystansu do siebie, więc on oczywiście w tej rozmowie mówił mi i czasem mówił to trochę nawet się irytując, no jak ja mam to niby wyjaśnić, prawda? Dlaczego? Czy ja mam naprawdę udowadniać, że nie jestem wysokim i szczupłym mężczyzną, mówił do mnie. No oczywiście nie, no to widać i tak samo powinno być widać różne inne sprawy. Ale myślę, że był taki moment otrzeźwienia zaraz po katastrofie smoleńskiej, kiedy się nagle okazało, że można Lecha Kaczyńskiego pokazywać zupełnie innego. Tylko ja bym sobie nie robił nadziei, że to był jakiś trwały moment otrzeźwienia i że w ogóle jest szansa na jakąś zmianę w sposobie rozmawiania między sobą. Wręcz myślę, że jest jeszcze gorzej. Jeśli pan pozwoli, to chciałam jeszcze na koniec naszej rozmowy właśnie wrócić do tego wątku, o którym pan mówi, tego podziału. Natomiast teraz chciałam pana zapytać, jakim rozmówcą był Lech Kaczyński, bo niektórzy mówili, że jego własna erudycja sprowadzała go na manowce. To znaczy mówiło się o nim, że on tworzył takie szkatułkowe konstrukcje, co powodowało gubienie głównych wątków. I czy zdarzało się, że w trakcie tych spotkań musiał pan prezydenta dyscyplinować? To nie był problem dla mnie ani dla Lecha Kaczyńskiego, ponieważ tego typu książka, co innego jest z wywiadem prasowym, ale kiedy się robi wywiad rzekę, to tego typu narracja taka właśnie szkatułkowa z mnóstwem anegdot jest wartością, nie wadą.
Nie bierze się takiej książki po to, żeby w zwartej bardzo formie przeczytać krótki wywód, tylko po to, żeby to była pewna opowieść o poglądach człowieka, ale i o tym człowieku. Czyli w tej rozmowie była to wielka wartość tego. Myślę, że tak. Oczywiście wiadomo, no potem przy opracowywaniu materiału trzeba to było trochę uporządkować, poprzenosić pewne fragmenty, tak żeby czytelnik miał łatwiej. Ale problemu z tą szkatułkowością, jak to pani dobrze określiła, myśli Lecha Kaczyńskiego ja nie miałem. Mówił pan o tym, że często nie zgadzaliście się w rozmowie. Czy bywało, że ta temperatura rozmowy była bardzo wysoka? Nie, nigdy tak się nie zdarzyło. To były spory i to były spory czasem takie no naprawdę bardzo wyraźne, szczególnie właśnie jeśli chodziło o kwestie gospodarcze, społeczne. Ale nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek nawet to lekko zahaczyło o cokolwiek w rodzaju kłótni. To raczej było na zasadzie takiego przekomarzania się. Zresztą, no, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale wydaje mi się, że prezydent Kaczyński lubił mnie. Miał doświadczenie ze mną jako dziennikarzem sięgające jeszcze czasów, kiedy był ministrem sprawiedliwości. Ja robiłem z nim wywiady i on był zawsze z tych wywiadów bardzo zadowolony. Mówił, że tam nie ma co poprawiać i świetnie pan to, panie redaktorze, ujął, więc miał do mnie zaufanie. I to było w tej rozmowie też bardzo ważne. Także rzeczywiście były momenty zderzenia opinii, ale zawsze powiedziałbym wręcz bardzo sympatycznie. To była pewna kultura dyskusji, tak jak to powinno być. No, Lech Kaczyński był po prostu miłym człowiekiem, więc z nim się miło rozmawiało. A dlaczego w pana wywiadzie nie pojawił się wątek rozpętania wobec prezydenta tej kampanii nienawiści? Nie pytał pan o to, czy sam Lech Kaczyński nie chciał o tym rozmawiać, czy też może nie zdążył pan z nim o tym porozmawiać? Nie, ten wątek się przewija w różnych rozmowach, bo Lech Kaczyński tam wielokrotnie wspomina o sytuacjach, kiedy przypisywano mu jakieś opinie, których nigdy nie wygłosił, albo wypaczono jego słowa i pyta retorycznie, no to co ja z tym miałem zrobić. Czyli ten wątek przewija się po prostu przy... Przewija się, natomiast jest tam mocno wybity wątek tego, jak należy się zachowywać w odniesieniu do mediów. I myślę, że tutaj też, jeżeli ktoś jest ciekaw właśnie tego, o czym pani mówi, to w tym wątku powinien szukać wyjaśnienia. Tam Lech Kaczyński opowiada o tym, jaki jest jego stosunek do kreowania wizerunku, do PR-u i powiedziałbym, że ten stosunek był bardzo staroświecki, to znaczy Lech Kaczyński się nie chciał dostosowywać. Moim zdaniem w jakiejś mierze był to jednak błąd. Myślę, że w tym kontekście właśnie tej nienawiści, to o czym mówimy i w ogóle rozpętania tej kampanii nienawiści, myślę, że w tym kontekście szczególnie ważny wątek rozmowy, jaki się wydaje, to jest wątek opatrzony tytułem Trudy kohabitacji. Czy zgadza się pan ze mną, że ten rozdział powinni przeczytać ci wszyscy, którzy bezrefleksyjnie jak mantrę powtarzają zdanie, że to demoniczni Kaczyńscy i ten straszny PiS podzielili Polaków, bo mówię o tym dlatego, bo to niezwykle ciekawa rozmowa na temat kulisów koalicji PO i PiS, która choć wyborcy taką wolę wyrazili w 2005 roku, w ogóle nie powstała, a człowiekiem, który przez zawiedzione polityczne ambicje podzielił Polskę na dwa nienawidzące się plemiona, był Donald Tusk, który nie był w stanie przeżyć swojej podwójnej porażki, najpierw w wyborach prezydenckich, potem parlamentarnych. No, pamiętajmy, że to, co jest w książce Ostatni wywiad, to jest jednak wersja wydarzeń jednej strony, prawda? Żeby w pełni zrozumieć, jak to przebiegało, to pewnie trzeba by też mieć wersję wydarzeń drugiej strony. Ona się pojawiała, ale nigdy się nie pojawiła w takiej pogłębionej postaci, w formie jakiejś bardziej szczerej rozmowy. Ja myślę, że tam jest taki fragment, który mi się wydaje szczególnie cenny. To znaczy ten, w którym Lech Kaczyński mówi o kwestiach charakterologicznych Donalda Tuska. I teraz ja mam z tym jako publicysta pewien problem, dlatego że ja się staram w ogóle unikać psychologizowania. To jest taki wytrych, wielu publicystów to stosuje, mówi na przykład, o tak, Jarosław Kaczyński ma kompleksy i stąd to wszystko. W ten sposób można oczywiście wszystko wyjaśnić, odwołując się właśnie do jakichś psychologicznych problemów, ale też jest faktem, że no, politycy, tak jak każdy człowiek, mają swoje cechy charakteru i te cechy charakteru odgrywają pewną rolę
w tym, jak się zachowują i co robią. I akurat w tym przypadku tę ocenę charakteru Donalda Tuska radziłbym czytelnikom wziąć pod uwagę. Ocenę, którą wystawił Lech Kaczyński. Wydaje mi się, że ona tam zawiera w sobie dużo prawdy, że faktycznie ten zawód wynikiem wyborów popchnął Tuska do takich, a nie innych działań. No, zresztą tutaj można postawić pytanie, do jakiego stopnia w ogóle politycy, a w szczególności ci, którzy wtedy rządzili Polską, robili różne rzeczy dla siebie wyłącznie, a w jakiej mierze dla państwa. No, ale to jest oczywiście temat na zupełnie inną rozmowę. Jak pan sądzi, kiedy doczekamy takich czasów, że demokracja stanie się po prostu takim zinstytucjonalizowanym konfliktem, tak jak w krajach, gdzie spory toczą się wśród zawodowych polityków i komentatorów, czy też wśród was, czy grup w jakiś sposób szczególny zainteresowanych polityką, bo w Polsce ten spór zapitał pod strzechy, do blokowisk, do eleganckich domów i doprowadził nawet do podziałów rodzinnych. Znów odpowiem w sposób nieoczywisty, to znaczy z jednej strony oczywiście i pisałem o tym wielokrotnie. Uważam, że intensywność, głębokość tego sporu jest już tak duża, że zagraża samej spójności państwa. I żadna ze stron tutaj nie chce odpuścić. To jest bardzo niedobrze. To już uderza w tę taką podstawową strukturę. To jakbyśmy porównali państwo do budynku, to już nie jest tam skuwanie tynku z jednej ściany, tylko to już jest podgryzanie samych fundamentów. Bardzo, bardzo niebezpieczna rzecz. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że nie można uznać tej takiej, powiedziałbym, politycznej namiętności Polaków wyłącznie za wadę. Bo mam wrażenie, że wiele ztechnokratyzowanych społeczeństw Zachodu przestało odczuwać polityczne emocje albo odczuwa je w sposób sztuczny, odczuwa je wtedy, kiedy wie, że mają je odczuwać, że na przykład jest problem homoseksualistów, o tak, poważny problem, mówią to, bo wiedzą, że tak powinni powiedzieć. I w związku z tym stają się bierni. No, społeczeństwa takie, jak nie wiem, belgijskie, holenderskie, społeczeństwa skandynawskie, więc ja bym się, prawdę mówiąc, zmartwił, gdyby ta polityczna namiętność w Polakach zanikła, gdyby na przykład się miały skończyć rozmowy polityczne przy niedzielnych obiadach. Które są przecież pasjonujące. Byle nie przeradzało się to rzeczywiście w tę niechęć tak głęboko, że nastąpi trzaśnięcie drzwiami, już następnego obiadu niedzielnego nie będzie, bo to by było niedobrze. Co takiego musi się według pana stać, żebyśmy sobie uświadomili, że w gruncie rzeczy my Polacy jesteśmy całkowicie zgodni co do zasad i wartości, a różnice między nami wynikają po prostu z niezrozumienia, że wielu z nas, choć lokujemy się po przeciwnej stronie, tak naprawdę chce tego samego. I gdybyśmy tylko starali się wsłuchać w argumenty, udałoby się wrócić do zwykłej debaty i politycznej rywalizacji. No i znów to mam wrażenie, że to nie do końca tak jest, jak pani to opisuje. To znaczy, ale z drugiej strony nie byłbym zbyt radykalny, bo jest taka teza, to jest teza Jarosława Marka Rynkiewicza, bardzo radykalna, której ja nie podzielam, że w Polsce są Polacy i wewnętrzni Moskale, jak to nazywa Jarosław Marek Rynkiewicz. Czyli właściwie, Polacy i Polactwo. Czyli właściwie Rafał Ziemkiewicz, tak. Przy czym ta teza Rynkiewicza tutaj jest bardziej wyrazista, bo się wewnętrzni Moskale, czyli właściwie już w ogóle nie Polacy, jakaś agentura. Oczywiście nie w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ja uważam, że takie podejście do problemu jest bardzo niszczące, ale też uważam, że zwłaszcza jak popatrzymy na to, jak wyglądają dziś protesty społeczne, to faktycznie jest pewna grupa Polaków jednak, nie powiedziałbym wewnętrznych Moskali absolutnie, ale Polaków, z którymi właściwie rozmowa moim zdaniem nie ma sensu, ponieważ oni są tak, z jednej strony są tak wykorzenieni, a z drugiej strony tak zapamiętali w swojej, no nie chcę użyć słowa nienawiści, ale takiej bardzo emocjonalnej niechęci do wszystkiego, co uważają za wyraz tam wstecznictwa, ciemnoty, no, konserwatyzmu politycznego generalnie, że rozmowa z nimi jest po prostu marnowaniem zasobów. Natomiast jest ogromna część Polaków, którzy wahają się,
nie są pewni, co o tym myśleć, albo mówią, a tam oni wszyscy po prostu mają nas gdzieś, ci politycy. I z tymi ludźmi, z tymi Polakami warto rozmawiać. I trzeba się zastanowić, dlaczego oni głosują, chcą głosować na jakąś zupełnie marginalną partię, albo w ogóle nie chcą głosować, albo dlaczego mówią, że ich to nic nie obchodzi, albo co na przykład zrobią za niecałe 4 lata, jak będą kolejne wybory parlamentarne. Bo na koniec powiedziałbym, że no, niestety w partii rządzącej dzisiaj Polską momentami objawia się to samo, co się objawiało w Platformie. Takie przekonanie, że my jesteśmy na zawsze, że nam to już nikt nie zagrozi, że my sobie możemy robić, co chcemy, no bo przecież jesteśmy tak świetni, że po prostu muszą nas wybrać jeszcze raz. Otóż nie muszą i o tym warto pamiętać. Ja myślę, że jeszcze na zakończenie naszej rozmowy moglibyśmy powiedzieć, że żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać, to warto wiedzieć pewne rzeczy, warto się odnosić do merytorycznych argumentów i chcieć wiedzieć. I ja myślę, że dlatego właśnie zachęcamy Państwa do sięgnięcia po tę książkę, żeby właśnie sprawiedliwie ocenić prezydenturę Lecha Kaczyńskiego, nawet jeśli mieliśmy krytyczny pogląd na to, co robi, na jego wizję prezydentury. Warto to po prostu wiedzieć, jak było naprawdę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję.